Dziś pokażę Wam podobną gilzę, tylko że troszeczkę mniejszą, która też tutaj posiada tą zębatkę, tak zwaną maglownicę. Tu jest w innym miejscu otwór, czyli ten kanałek do prowadzenia, żeby on się cały czas równolegle przesuwał wzdłuż tego prowadzenia. Tu z tyłu, w tym miejscu, mamy miejsce po prostu na skalę. I wtedy wiercąc wiemy, na jaką głębokość sobie wysuwamy gilzę. Niestety nie wiem dokładnie, znaczy nie pamiętam, od jakiego typu to jest maszyna. Dziękuję.